Cześć, witam Was w kolejnym odcinku unboxingu. W moich rękach jedna z dwóch najnowszych siódemek firmy Pico. Dokładnie ta, co mnie interesuje, czyli lokomotywa EU07 z piątej epoki. Nie ta druga, tej drugiej, z czwartej epoki nie mam. Mnie nie interesuje. Kupiłem sobie tylko tą. I proszę bardzo, zobaczmy razem, jak wygląda ta lokomotywa. Pudełko i tak dalej, to wszystko już jest znane. Już to widzieliśmy wiele razy. Także szybciutko odłożę. Przejdę do rozpakowania. Niemalże zamkniętymi oczami mógłbym to robić. No i dobra, teraz jak już lokomotywę mam w rękach, to ostrożnie. No i co? No pierwsze, co się rzuca w oczy, no to to, że to jest lokomotywa. Może wezmę troszeczkę, przybliżę, jak to Pico, czyli w tym standardzie wykonania, wykończenia, do jakiego Pico nas przyzwyczaiło. Wszystko identycznie. Widzicie te same pantografy, co wcześniej. Być może akurat dla tego modelu odwzorowania tej rzeczywistej lokomotywy. Może one są poprawne, tego nie wiem, na tyle się nie znam. To każdorazowo przy modelach trzeba by było porównywać z pierwowzorem i mieć przede wszystkim wiedzę na ten temat. Natomiast no, sam zwróciłem uwagę na to, że te pantografy być może powinny być różne, choćby w tym odcinku, gdzie Wam prezentowałem siódemki PKP Intercity i Pico i Schlesien modele. Stąd teraz zwracam uwagę na te pantografy, jakie widzę za każdym razem, tak samo jak i na światła i te trąbki nieszczęsne. Światła zapewne w tym modelu już nie znajdują uzasadnienia, żeby takie były, ale tak jak mówię, to by trzeba było spokojnie jeszcze usiąść przy internecie, poszukać zdjęć i pooglądać. Co natomiast mi się podoba, no to są rzeczy, które no, możecie się domyślić, że mi się nie podobają w tym modelu. Natomiast to, co mi się podoba, to mi się podoba malowanie, te przestrzenne tablice, czy tu z napisem PKP, czy z napisem EU07. I teraz uwaga, w podobnym malowaniu, mówię w podobnym, nie w identycznym, bo to jest to zielono-zielone, takie jaskrawe trapez, w podobnym, czyli zielono-zielonym, w tych barwach firma Schlesien modele wykonała już dwa modele. Teraz mamy model od firmy Pico. Same oznaczenia, te inne, oczywiście tam pod drukiem, oczywiście wzorowe. Tutaj warsztat firmy Pico co do wykonania takich napisów jest bez zarzutów. No ale sam model to nie tylko takie napisy. Czoło. Tak. To wszystko jest tak jak w Pico, czyli między modelami odwzorowującymi różne egzemplarze tych lokomotyw. Naprawdę są bardzo niewielkie różnice. Życzyłbym sobie, żeby taką filozofię, jak teraz firma Pico zaczęła stosować w przypadku przynajmniej tych dopiero co wydanych lokomotyw ST44, żeby również stosowała do innych modeli PKP, ale chyba jest to życzenie nie na miejscu, chyba nic tutaj, nie ma się czego spodziewać, żeby cokolwiek zmienić. Czy będą wydawać lokomotywę z czwartej epoki, czy będą wydawać z szóstej epoki taki cap train, wszystko będzie przez nich zrobione, nie, chyba niestety na jedno kopyto. Dobra, tak to wygląda. Co dalej? Dalej wypadałoby otworzyć tą lokomotywę i zamontować dekoder. Ciasno siedzi, jak tu siódemka. Niektóre siódemki się otwierają całkiem łatwo, ta dużo, dużo trudniej. Ale popróbuję. Siedzi całkiem ciasno.
No nic, wiecie co, muszę się do tego zabrać, ponieważ to widzieliście na innych filmach, to nie będę się upierał, żeby to zdjęcie budy zrobić na wizji. Zdejmę tą obudowę poza wizją. Teraz jest mi po prostu bardzo niewygodnie z tego względu, że ręce mam gdzieś wyciągnięte za kamerą. Nie mam jak cokolwiek używać, jestem zgarbiony, wiszę nad tym. Po prostu zwyczajnie mi jest ciężko z tego też powodu. Nie łapię tak jak potrzeba tej obudowy, boję się, że coś uszkodzę, wolę to zrobić w komfortowych warunkach, jeszcze tym bardziej nie nad taką twardą powierzchnią, tylko nad czymś miękkim, po to, żeby zwyczajnie nic nie uszkodzić. Także widzimy się za moment. Jak już widzicie, poradziłem sobie, zajęło mi to dosłownie 2 minuty. Karty kredytowe załatwiły sprawę i to nie mówię tutaj o płatności, chodzi o karty plastikowe, takie jak karty kredytowe. Nimi najłatwiej mi to wychodzi, mają dosyć dużą powierzchnię, są w miarę sztywne, da się je w miarę komfortowo włożyć pomiędzy obudowę a środek i jak się podważy tu w tych miejscach, to wtedy to wychodzi bez problemu. Także głównie czas poświęciłem nawet nie na to, żeby próbować zdjąć, tylko żeby przynieść sobie te karty, wygodnie usiąść gdzieś i zrobić. Dobra, tu już zaślepka wyciągnięta z małym trzaśnięciem, ale to trzasnęły na szczęście moje paznokcie na tej zaślepce. Dekoder założony i mogę tu bezpiecznie założyć obudowę. Charakterystyczne trzaśnięcie. Zatrzaski wpadły na swoje miejsce i proszę bardzo, tu możemy lokomotywę ustawić na torach i zaprogramować. To w kolejnej scenie. A teraz zobaczcie tą kolejną scenę. Ja już wstawiłem lokomotywę na makietę. Wam bardzo tu pokażę płynnie. O, w ten sposób, bo stolik sobie ustawiłem przy samej makiecie. To tu mam w tym miejscu. Dobrze, już mam jako taką perspektywę na makietę z drugiej strony, nie od strony parapetu. No to cóż, pozostało zaprogramować, makieta włączona, zapewne jest to podłączone, dekoder fabrycznie są z reguły na trójkę ustawione, sprawdzę, czy na trójce rzeczywiście jest, tak, światła tu dają znać, ale ja przeprogramuję to na numer 64, wklepuję komendę w moim starożytnym pilocie, wklepana, procedura programowania już trwa, widzę po diodzie LED migającej na centralce, lokomotywa też zaczyna poszarpywać, znaczy, że chyba jest wszystko w porządku. Powiedziałem, znaczy, że chyba, dlatego, że już na, co tu dużo mówić, pewnie to będzie grubo ponad 100 dekoderów, które montowałem, które kupiłem, zdarzyła się jedna sztuka wadliwa, stąd no, czasami zdarza się, że to nie zadziała. Dobra, mamy zaprogramowany, więc teraz wklepię adres 64, wklepany, zobaczymy jak jedzie. W jedną, drugą, powolutku, dostojnie. Na malutkim fragmenciku wam to pokażę. O, zobaczcie jak się tutaj skrada. Może zrobię kółko już poza kadrem. Zobaczycie ją za chwilę na górze. Jest wszystko ok, przejechała całkiem gładko. No właśnie wróciła na swoje miejsce, ja ją tu wyhamuję. Cóż. Wydaje się, że wszystko jest ok, lokomotywa jest gotowa, prawie że gotowa do użytku. Jedyne co powinienem zrobić, to może troszeczkę nią pojeździć, tak jak to mi Benjamin radził, przegonić ją te 15-20 minut, żeby tak jakby się dotarła, on tak zawsze robi,
powinienem pewnie też zacząć coś takiego robić, choćby po to, żeby wyszły jakieś potencjalne wady, także też pewnie tą lokomotywą w najbliższym czasie się pobawię. Co teraz? No teraz ciekawe malowanie, ciekawa lokomotywa. Pewnie przyjdzie okazja jej gdzieś użyć, oby tylko do jakiegoś fajnego pomysłu, ale to zobaczymy. No dobrze, dziękuję za obejrzenie odcinka. Tak jak zapowiedziałem w poprzednim unboxingu, spodziewajcie się dalszych odcinków z prezentacją kolejnych nowości, ostatnich w zasadzie tygodni, nowości początku 2020 roku. Te, jeśli były z piątej, szóstej epoki, będę Wam prezentował. Cześć!